Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. Dotarliśmy do 27-letniego Mateusza. Kochani, ja jestem Aleks, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Mateuszu, czy wiesz, jaki jest cel naszej wizyty? No, muszę mówić, żeby się to nagrało. Ty też musisz mówić głośno, żeby się nagrało, żeby nas było słychać. Mateusz, czy wiesz, jaki jest cel naszej wizyty? Ja rozumiem wszystko. A jaki jest cel naszej wizyty? Powiedz. Wiem. No wiesz, ale co wiesz? No, żeby było napisane, ale ja tak jak mówiłem, miałem kilka i nie wiem, czy to było właśnie ja. A nie, czy to byłeś ty? Bo nie wiem, bo miałem kilka właśnie włamań i no właśnie... Ja nie umiem tak właśnie, żeby to jakoś złapać czy coś takiego. Żeby to No ale jak myślisz, to co ja mam w ręce, te kilkanaście kartek, to są twoje czy nie twoje? Myślę, że to są część moich, część nie jest moich. A wiesz co ja mam, czego to dotyczy, kogo to dotyczy? Wiem, rozumiem. Ale kogo to dotyczy? Dziewczyn. No dziewczyn, a ile te dziewczyny mają lat? No wiem, ale... Ale ile mają, Mateusz, ile? No nie wiem ile mają, bo one... Nie wiesz? Nie wiem. Okej. Masz prawo nie pamiętać, nie wiedzieć. No to popatrz. Twój komunikator, który ci przed chwileczką pokazałem, powiedziałeś, że jest twój. Nie rozumiem. Ile ta osoba ma lat? Tak, wiem. Ile ma lat? Widzę. Ile? 11. Ile? 11. 11. A ty się przedstawiłeś, że ile masz lat? 14, bo ona potem napisała, że ma inaczej. Nie. Cały czas jest rozmowa, że 11. Ale jest usunięte. Nie jest usunięte. Ja ci mogę pokazać całą tą rozmowę. Czyli wiedziałeś, ile ma. Teraz popatrz, przekładam tę kartkę, biorę kolejną. Ja rozumiem, wiem, że jest kolejny. Wiem. No jest twoja wina. Powiedz mi, po co piszesz do takich dziewczynek 11-12 lat? Po ale co? Ja nie chcę pisać, po prostu tak napisałem. Bo one czasem pisze, jest tak, a potem one zmieniają, jest inaczej. Ale ty nie chcesz pisać z dziećmi, ale nie, jednak zaczepiasz dzieci. Nie. Ja nie chcę, tylko po prostu... Jak piszę, to one piszą najpierw ten, a potem zmieniają. O, a 6 lat temu też nie chciałeś? To już była inna sytuacja. Nie, dokładnie z tego samego paragrafu byłeś karany. No wiem. Z paragrafu 200. Wiem, rozumiem. Artykuł rozumiem. A z dwójką, jak to się mówi. Czyli wiem, za przestępstwo pedofilii. No to jak, to wtedy też nie chciałeś? Też ktoś ci się włamał wtedy? Nie, wtedy nie. No to jak to się stało? Tam to nie. Ciągnie wilka do lasu, co? Nie to, że ciągnie, tylko po prostu nie chciałem, tylko one przestawiały. A kto to jest Aleksia? No kto to jest Aleksia? Pomyśl. Kto to jest Aleksia? Myślę, na jakieś. Taka blondynka na czterech nogach, która biega u ciebie po podwórku, zgadza się? Mhm, owca. No i co, sądzisz, że... To jest tak. To ty jest pisałeś? Moje, tak, to jest moje. Tak, to jest moje. To jest twoje. Tak, okay. To się przyznaję. Fantastycznie, więc coś ci teraz przeczytam. Pokazujesz dziecku filmik z owieczką i pytasz się, jak by ją nazwała. Zgadza się? Dziecko odpisuje tobie, że to będzie Aleksia. To było bardzo przewrotne, bo dotyczyło to mojego imienia Aleks. Kilka dni później dziecko pyta ci się, czy nagrasz filmik, jak Aleksia biega po podwórku? Zgadza się? No, bo chciała. No, zgadza się. Ja mówię to otwarcie. Dziecko się ciebie pyta, czy nagrasz filmik, jak Aleksia biega po podwórku. Była taka sytuacja? Była. Ja się przyznaję. A co odpowiedział Mateusz? A czy ty mi w zamian zrobisz filmik? Wiem, słyszałem, wiem. Ja jak wiem, jesteś bez majteczek? Wiem. To była moja wina. Czyli jednak, popatrz, nie włamał ci się nikt. Czyli jednak to ty pisałeś. To tak, ale były inne do włamania. Inne do włamania, czyli co? Tak. Jedne rozmowy pedofilskie są twoje, a inne nie są twoje. Nie. To kto ci się włamał? Po prostu nie wiem. Nie wiesz, kto ci się włamał. A teraz cię zaskoczę, bo dokładnie z tą samą dziewczynką, z którą rozmawiałeś o Aleksi, mam taki cytat z ciebie. Rozepchałbym cię. Wiem. Seks byśmy uprawiali. Po czym wysyłasz film porno? Tak się robi seks. Ale to nie ja. Mogę? No ale tak, z tej samej rozmowy, a to są cytaty z ciebie, popatrz. To są zapisane cytaty z ciebie, żebym nie musiał szukać. Mam je wyciągnięte. To jest takie the best of Mateusz. Wie pan co? Właśnie nie wiem, czy to nie było to. No ale któż ci mi się miał włamać? Aleksia ci się miała włamać na konto? Ale po prostu ktoś mógł coś przeczytać i po prostu... Ale z twojego telefonu? Ale włamać się mógł ktoś. Mateusz, obiecaliśmy sobie szczerą rozmowę, ja a ty panu, nie robisz ja konia. Pan, nie, ja pana nie chcę robić w konia. I ja mówię tak, jak jest. Tam do tej osoby... Tam to napisałem, to jest prawda.
do tej osoby, do której wysłałeś film i pisałeś, że tak się robi seks, i wsadziłbyś jej penisa w cipę. Tak, słyszałem. Chwilę wcześniej wysłałeś swoje zdjęcie. Pokazać ci to zdjęcie? Tak. Pokazać ci to zdjęcie? To ja ci je pokażę. Wiem. Chcesz powiedzieć, że ktoś ci się włamał i wysłał to... Tak. To nie. Z innego urządzenia twoje zdjęcie? Nie. No to jak to jest? To w końcu to twój? Nie. Twoja rozmowa czy nie twoja? Moja. Czyli jednak twoja, już pamiętasz? Tak. No to teraz wytłumacz mi, po co to robisz? Bo ja chcę przede wszystkim ustalić, po co to robisz. Ja? Patrz, wysłałeś ja takie wiem. Zdjęcie w tej rozmowie. Tak. To ty? Tak. To jestem ja. Czyli jednak to ty wysłałeś ten film porno i pisałeś, żebyś poczekaj, jeszcze raz przeczytam, jak to brzmiało dokładnie, nie, to rozepchałbym cię. Wiem. Czyli jednak to ty, tak? To teraz mi wytłumacz, bo wiesz, przejechaliśmy tutaj po kilkaset kilometrów każdy z nas, ja wiem, żeby dowiedzieć się, po co to robisz. Ja nie chcę tego robić po prostu. No to tylko co? Nie, ja wiem, że to nawaliłem teraz. Jakiś diabeł cię do tego kusi? I dlatego chciałeś zabrać dziecko do piekła? Nie. Za to, że nie, napisałeś, nie. Że zabierzesz dziecko do piekła za to, że nie chce ci to się nie. pokazać nago? Ja przepraszam, ale to nie ja napisałem. A o piekle to nie ty pisałeś. Diabeł ciebie kusi, ale nie to o piekle pisałeś. Tak. Okej, to ustalmy fakty. Czyli ty piszesz nie. o pornografii. Ja zacząłem, ale ktoś potem i ja potem nie mogłem... Było zablokowane, nie mogłem nic zrobić. Nie, to jest ciąg tej rozmowy. To jest ta sama rozmowa, gdzie piszesz o Aleksi, o owieczce. Motasz się, przyjacielu, motasz się. Mówimy o owieczce, a ja ci muszę powiedzieć, że jesteś baran, bo się motasz w bardzo słaby sposób. Ja tam nie chcę robić sobie problemów, nie chcę wam. Problemy sobie zrobiłeś, przyjacielu, w 2017 roku, ja kiedy wiem. Byłeś pierwszy raz za pedofilię skazany. Tak, to była moja wina. Ja nie chcę. Masz świadomość tego, mam. Że popełniłeś po raz drugi to samo przestępstwo? Wiem. Mam świadomość i ja nie chcę tam żadnych problemów. I ja bardzo tę dziewczynę przepraszam za to, że to tak było. Wiesz co, no mnie nie musisz przepraszać. A ile z dwoma takimi dziećmi piszesz? Z dwoma napisałem. Z dwoma? Nie. Ja tam mam piątkę. Ale z dwoma było napisane. Nie. A powiedz mi jeszcze tylko tak na szybko, bo myślałem, że będziemy szczerze rozmawiać, a nie chcesz. Nie. Czyje to jest zdjęcie? To, które ty wysłałeś? To jest z internetu. To nie jest zdjęcie z internetu. Od kogo dostałeś to zdjęcie? To jest z internetu. No tak, przez internet je dostałeś. A od kogo? To jest z internetu wysłane. No dobrze, nie chcę ze mną szczerze rozmawiać. Nie, ja panu mówię, tak jak Mateusz, jest. To ja tobie powiem tak. Masz świadomość tego, bo już raz byłeś skazany z artykułu 200 kodeksu karnego. Więc masz świadomość tego, że pisanie z osobami małoletnimi to jest przestępstwo. No wiem. Wysłanie im pornografii to jest przestępstwo. Tak. Namawianie do seksu to jest przestępstwo. Rozumiem. To jest moja wina, ja nie chcę tam... Twoja. I w związku z tym faktem zmuszeni byliśmy powiadomić Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju o tym, że udało nam się zamaskować osobę, która pomimo Rozumiem. Jednego wyroku sprzed 6 lat po raz kolejny dopuszcza się tak, tylko, procederu tam pedofilii. Tam to nie było moje. Mateusz, to o tym będziesz rozmawiał z prokuratorem, a w tym momencie oddaję ciebie do dyspozycji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. CPU. Zawsze połączę mnie. Na to chodzą tarczą. Chronię przed tym złem. Chroncie nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca, bo twój czas już policzony. Grupa cię namierza. Zawsze bądź obok mnie. Na to chodzą tarczą. Chronię przed tym złem. Chroncie nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca, bo twój czas już policzony. Grupa cię namierza. ECPU, 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 ECPU. Zawsze bądź obok mnie, chodź mu tarczą, chronię przed tym złem. Chroncie nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca, bo twój czas już policzony. Grupa cię namierza. Zawsze bądź obok mnie, chodź mu tarczą, chronię przed tym złem. Chroncie nas, naszą przyszłość.